Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Chociaż na stadionie przy Cichej trwa zabawa już od dobrych kilkunastu minut, to udało nam się zorganizować to pomeczowe studio. No i w zacnym gronie, bo jest z nami prezes Ruchu Seweryn Siemianowski, jest trener Łukasz Bereta, jest kapitan niebieskich Tomasz Poszmańczyk. Witam Was serdecznie. No i panowie, podzielcie się tymi pierwszymi wrażeniami, tymi odczuciami po tym wreszcie zaklepaniu tego upragnionego awansu. No niech prezes rozpocznie. Jeszcze raz wszystkich witam. Nareszcie trochę optymizmu, nasze serca się wlało po tylu latach smutku, teraz w końcu trochę radości i mam nadzieję, że to jest początek tej radości. I tak jak na tych koszulkach tutaj żeśmy odfajkowali tą trzecią ligę, następne ligi też są naszym celem, także wiadomo, dzisiaj się cieszymy, dzisiaj jest zabawa, jest zawsze ten czas zabawy, ale potem znowu zaczyna się ten czas roboty i na pewno to będziemy dalej robić, także konsekwentnie każdego dnia. Tutaj wszelkie podziękowania dla sztabu trenerskiego całego, dla zawodników oczywiście, każdy zostawił tutaj kawał dobrej roboty, dla wszystkich, którzy wokół klubu są, dla udziałowców, dla sponsorów, dla naszej ekipy całej, dla ekipa Azul, oni wiedzą o co chodzi, dla wszystkich kibiców przede wszystkim, bo bez Was to by nie miało w ogóle sensu i w ogóle nie dalibyśmy rady, także że do Was przekaz jest taki, że no naprawdę wielkie, wielkie dzięki, także i dla tych kibiców z Polski i za granicami, bo serio na każdego z Was idzie liczyć i oby tak dalej było. Mówię, razem możemy wszystko zrobić i oby tak dalej w tym kierunku wszyscy szli. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki i gratulacje dla wszystkich tych, co nam dają gratulacje, tak samo vice versa automatycznie, bo to jest sukces dla wszystkich. Także cieszmy się dzisiaj. Dzisiaj jest dzień, także to i reszta wiadomo, każdy sobie dośpiewa. Także jestem szczęśliwy, ale mówię, to jest początek naszej drogi i będziemy ją podążać. Witam serdecznie wszystkich. Ja powiem krótko. Niebiescy meldują wykonanie zadania. Ja dziękuję drużynie tutaj, bo myślę, że przed tu z Fosą nie zakładalibyśmy, że będzie tyle tych zwycięstw, że ani razu się nie potkniemy, że wszystkie mecze będą wygrane i to my stawiamy tą kropkę na D, co bardzo nas cieszy. Nie musieliśmy patrzeć gdzieś tam za plecy, za siebie, tylko sami sobie gdzieś tą poprzeczkę podnosiliśmy. Ja dziękuję drużynie za to, że zostawiła tyle zdrowia, roboty i to jest w pełni ich zasługa. Dziękuję. Witam też wszystkich. Cóż mogę dodać jeszcze? Myślę, że to, że po pierwsze to, że osiągnęliśmy ten sukces, to jedno, ale to w jakim stylu to zrobiliśmy i nie tyle nie przegrywając, co wygrywając wszystkie mecze, nie zaznaliśmy smaku porażki i myślę, że to też zbudowało tą drużynę od samego początku, mimo tych przeciwności, które cały czas były podczas tej rundy, szczególnie rewanżowej, która była dla nas bardzo trudna, ale wszyscy podołaliśmy, nieważne czy ktoś grał jeden mecz, czy zagrał 30 meczów w tym sezonie, to wszyscy powinniśmy czuć się dumni, że reprezentowaliśmy Ruch w tym szczególnym sezonie i cieszę się, że też byłem częścią tej drużyny i jako kapitan mogłem doprowadzić tą drużynę do awansu do drugiej ligi. Dzięki Tomek. Cieszymy się dzisiaj z awansu, ale tak jak mówi to hasło na naszych koszulkach, bo wszyscy mamy te same, jesteśmy w drodze do celu, tak? I pytanie, czy może za wcześnie takie pytanie, ale czy już gdzieś pewnie trwają, a przynajmniej jakieś myślicie już o tym, co nas czeka za moment, o tej drugiej lidze, no bo to też będzie dla nas pewnego rodzaju wyzwanie, może jakaś nowość, do tego też się trzeba przygotować i co prezes może o tych przygotowaniach już powiedzieć? Chyba już nic. Sami widzicie, że jest ten czas zabawy i to dzisiaj jest na to właśnie ten czas, także ekipa... Ja myślę, że takich chwil tu jeszcze będzie więcej dzisiaj. Taka ekipa,
taka ekipa no nie mogła nie zrobić awansu, także tutaj nawet nie ma o czym gadać. Także na pewno to, co mówię, dzisiaj się bawimy, ale cały czas pracujemy też nad fundamentami dobrymi, żeby w tej drugiej lidze też nie być chłopcem do bicia, tylko też tutaj zaznaczyć swoje miejsce i też bić się o jak najlepsze cele, bo na pewno mamy ambicje, tak jak na koszulce, na pewno mamy większe niż to, co teraz się osiągnęło, ale mówię, trzeba się dzisiaj cieszyć, ale już na pewno już pracujemy od dawna nad tym, co dalej, także mam nadzieję, że tam się trener też jeszcze wypowie, bo mówię, też jesteśmy po rozmowach i z każdym tutaj pracujemy codziennie i staramy się już budować fundament taki solidny pod drugą ligę. Mam nadzieję, że wszyscy też się do tego włączą, tak jak teraz ten projekt i jeszcze więcej tych firm i ludzi, którzy są do nas dosyć pozytywni, do tego projektu się doklei i wzmocni jeszcze siłę tego fundamentu, który spełni nasze marzenia w drodze do celu, czyli do Ekstraklasy. Panie trenerze, trener się już też niecierpliwi na nowe wyzwania? Myślę, że tak, aczkolwiek do dzisiaj cieszymy się z tego, na spokojnie się spotkamy, wyznaczymy sobie nowe cele. Dzisiaj cieszymy się z awansu i to jest priorytet. Moglibyśmy się długo rozmawiać, bo byłoby o czym, ale tutaj dzisiaj jest dzień zabawy, dlatego kończymy nasze pomeczowe studio, idziemy się cieszyć, bawić. Wam życzymy oczywiście miłego wieczora, na pewno będzie zabawa w niejednym miejscu do białego rana. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami przez cały ten sezon. Przypomnijmy, Ruch Chorzów awansował dzisiaj do drugiej ligi. Dziękujemy, bawcie się dobrze.